A może ten adwent jest trochę po to, żeby nauczyć się milczenia. Nie mam na myśli tego, żebyśmy mniej mówili, siedzieli bez słów. Raczej chodzi mi o nauczenie się milczenia Pana Boga. Co mam na myśli? Nauczenie się milczenia Pana Boga to nauczenie się tego, że ono nie jest niczym złym, że ono nie oznacza nieobecności, że Jego nieodzywanie się do nas może być nawet znakiem głębszej obecności, a nie koniecznie braku działania, czy tego, że w ogóle go nie ma w pobliżu. No to co? To jeśli ten adwent byłby po to, to trzeba byłoby się tym chyba zająć. To jest nasz tytuł dzisiejszego rozważania na pierwszą niedzielę adwentu. Odwaga milczenia. I znowu nie chodzi tylko o to, żeby milczeć, bo to jest oczywiste, żeby nie za dużo gadać, żeby nie zagłuszać ciszy własnymi słowami, paplaniem, tym potokiem bez podstawnych, zupełnie dźwięków, które wydajemy. No bo w ten sposób Pana Boga nie usłyszymy, ale chodzi jednak o coś więcej, o to, żeby oswajać się z ciszą, milczeniem Pana Boga, z tym, że on rzeczywiście niekiedy uznaje swoje milczenie za coś dla nas potrzebnego, jako znak jego obecności i działania w inny sposób niż nam się wydaje. Musimy do tego dojrzewać, musimy się tego uczyć, bo inaczej będziemy ciągle na poziomie dzieci, które uznają, że dzieje się coś dobrego tylko wtedy, kiedy one to widzą, albo że dzieje się tak, jak trzeba, wtedy, kiedy jest tak, jakby one chciały. Musimy wyjść poza to i ten adwent jest czasem który może nas tego nauczyć. No bo faktycznie, jeśli by zastanowić się odrobinę, to w czasie Adwentu, kiedy czekamy na przyjście Pana Jezusa, to troszkę tak jakbyśmy celebrowali, świętowali, obchodzili czas jego nieobecności. No bo kiedy go nie ma, kiedy czekamy na niego, no to jest to nieobecność. I w dodatku mamy czekać radośnie, jak Kościół nas uczy. O oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa w radości. No ale jak można się cieszyć, jeśli go nie ma? Bo jeśli go rzeczywiście nie ma, to jego nieobecność oznacza to, że jesteśmy sami. A jeśli jesteśmy sami, to jesteśmy bezradni. To kto nam pomoże? To kto załatwi nasze sprawy? I jeśli tak to przyjmujemy, to musimy zacząć działać po swojemu. Łokciami, pięściami, emocjami, w sensie gniewem, szantażując ludzi. Naszym, naszą przemocą, na przykład milczenia właśnie. Mm, tydzień się nie będę odzywał do ciebie, albo przemocą mówienia, właśnie, jakimiś ostrymi słowami chamskimi, i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy się koniecznie uczyć nie tylko rozróżniać, rozpoznawać głos Pana Boga, ale także uczyć się Jego milczenia. I wydaje mi się to zadaniem bardzo fascynującym, bo Koniecznie musimy pamiętać tu o jednej rzeczy, że Adwent jest jasnym przypomnieniem, że Pan Bóg przychodzi, że Pan Jezus się rodzi. A to znaczy, że jest to jego wola, jego decyzja, jego plan, który powziął już tam kiedyś, kiedyś dawno hen temu. A więc jasne jest, że przychodzi ze względu na mnie, na ciebie, że ja jestem powodem jego przyjścia i jest też bardzo ciekawe, to, że w Adwencie, w wielu pieśniach śpiewamy, słyszymy, oczywiście, bierze się to z Pisma Świętego od Proroków, że mamy prostować ścieżki, mamy przygotować drogę Panu. Ale myślę sobie, że przygotować drogę Panu, to zwykle rozpoznajemy jako oczyszczenie serca, nawrócenie się i tak dalej. Ale być może. Oznacza to coś jeszcze: przygotować drogę panu, to znaczy rozpoznać jego drogę, drogę, którą on przychodzi. Mieć jakby w głowie mapę, która wskaże drogę, którą on będzie szedł, żebyśmy mogli tam stać. Pamiętacie, tak jak zupełnie niedawno rozważaliśmy tego siedzącego przy Jerychu ślepca Bartymeusza. Raz mamy podane Jego imię, raz nie, raz siedzi przed miastem, raz za miastem, ale to nie jest ważne. Dość, że dokładnie jest w tym miejscu, w którym przechodzi Pan Jezus. On trafił na tę drogę. To jest, to jest ważne, chociaż w zasadzie był poza tą drogą, więc wszystko odbywa się nie na zasadzie wzroku, no bo jest niewidomy, ale na zasadzie słuchania. Niemniej ta droga jest czymś ważnym. Hmm. Śpiewamy Psalm 25 jako psalm responsoryjny, dzielący pierwsze... I drugie czytanie, i on jest bardzo ciekawy, dlatego że w tym psalmie, według moich obliczeń, które mogą być niekoniecznie idealne, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o psalmy, o księgę psalmów, yy, która w naszym wydaniu ma ich 150, to poza psalmem 119, który pobija właściwie wszelkie rekordy ze względu na swoją długość, to psalmem, w którym występuje najczęściej słowo droga albo ścieżka. Jest właśnie Psalm 25, którego używamy. I co ciekawe, to on jest także użyty jako antyfona na wejście na tę pierwszą niedzielę Adwentu, więc, jakby to jest wskazanie, uwaga, ten Psalm jest ciekawy, jest ważny. I kiedy czytamy, czy śpiewamy, czy słuchamy tego fragmentu króciutkiego, tam jest kilkanaście wersetów raptem w, we Mszy Świętej użytych, to już w nim pojawia się właśnie. Siedem razy słowo droga, droga zdaje się pięć i ścieżka dwa razy. Nawet jeśli zliczymy inne psalmy, tam jest psalm 107, psalm 37, gdzie też kilka razy to słowo się pojawia, czy te słowa, ale tak czy siak ten psalm 25 jest psalmem, gdzie to słowo najczęściej występuje, co by znaczyło, że słowo droga jest ważne w tę pierwszą niedzielę Adwentu. I rozumiem to właśnie w ten sposób, żebym odkrywał drogi, jakimi do mnie przychodzi Pan Jezus. I jedną z tych dróg jest milczenie Pana Boga. Które oczywiście odczytujemy od razu jako jego niereagowanie, nieodpowiadanie, jego nieangażowanie się, czy wręcz jego nieobecność, żeby już nie mówić dosadnie, jako jego nieistnienie. Jeśli tego się nauczymy, przynajmniej jeśli uwierzymy, że jego milczenie nie oznacza niczego złego dla nas, to będzie to wielki krok w odkryciu jego działania, a przede wszystkim jego miłości. Więc uczenie się. Tej drogi, którą idzie do nas Pan Jezus, jest naszym zadaniem adwentowym. I ta jego nieobecność, czyli czekanie na niego, na jego przyjście, musi zakładać naszą ufność, że tak się stanie, że on przyjdzie. Bo to, co mamy dookoła, sytuacja, w której jesteśmy, zarówno taka indywidualna, osobista, czyli doświadczenie naszego życia, jak trochę szersze spojrzenie na. Jakieś okolice naszego życia, w sensie historii, też przyszłości, tego, co nas czeka, co nas spotkało, kiedy patrzymy na, na innych ludzi, bliższych, dalszych, to mało co w, w tych. Doświadczeniach potwierdza, że Pan Bóg jest blisko, że przychodzi, że się troszczy. Więc jedyną rzeczą, którą mamy, jest Jego Słowo, jest to obietnica, którą dał kiedyś i którą oczywiście wypełnił, kiedy Pan Jezus narodził się jako człowiek, kiedy przyszedł na świat, a my teraz czekamy na Jego powtórne przyjście, które nada sensu wszystkiemu, które odsłoni nam sens tego, co dzieje się dzisiaj. Czyli nada znaczenia, nada wartości wydarzeniom, które towarzyszą nam, które z naszego punktu widzenia są bezsensowne, są, są, są złe, są tylko cierpieniem, do niczego nie prowadzą, ale dopiero jego pojawienie się będzie światłem, które odsłoni nam całość i, i zobaczymy wszystkie połączenia, wszystkie ścieżki, wszystkie te drogi właśnie i powiemy, a, to jednak po to to było, aha, to było potrzebne, a, to dobrze, że, że nie zszedłem z tej drogi, że pozostałem wierny. Dopiero przy jego pojawieniu się to wszystko się odsłoń, więc na dzisiaj postępujemy tylko na mocy ufności wobec niego, czyli trzymając się jego słowa. I cudownym przykładem, może trochę zaskakującym, na tę pierwszą niedzielę Adwentu, tym przykładem, jaki Kościół nam daje, jest prorok Jeremiasz. To jest postać absolutnie zachwycająca. No już przy innych okazjach więcej o Jeremiaszu mówiliśmy, kiedy czytaliśmy jego księgę jako pierwsze czytanie. Wystarczy tylko przypomnieć, że to jest prorok, o którym wiemy najwięcej, jeśli chodzi o jego życie wewnętrzne, jego wątpliwości, jego jakieś strachy, niepokoje, te, te, te walki wewnętrzne, które toczy z okolicznościami, z samym sobą, z Panem Bogiem, z tym jak rozumie Jego słowo, które ma głosić. To jest prorok bardzo dramatyczny pod tym względem. Mamy odsłonięte nieco jego serce, i, i widzimy te. te zmagania. I teraz, kiedy czytamy sobie ten fragmencik pierwszego czytania, on brzmi bardzo pozytywnie. Tam mamy te jasne przypomnienie, tej jasnej obietnicy, którą Pan Bóg dał królowi Dawidowi, że da mu potomka, który stanie się przywódcą całego narodu, który będzie panował i wiemy, że to jest obietnica Mesjasza. Czy to dotyczy Pana Jezusa? Oczywiście Jeremiasz jeszcze tego dokładnie nie wie, bo bo jeszcze jest ładnych kilkaset lat do narodzenia się pana Jezusa, ale musimy zawsze pamiętać, żeby czytać fragment, który mamy w czasie liturgii, w kontekście przynajmniej tego, co jest chwilę przed i co jest chwilę po, w księdze, z której fragment jest wzięty. Więc nasz Jeremiasz, choć jest to fragment faktycznie bardzo pozytywny, tam, tam znajdujemy jedne z najpiękniejszych słów w Piśmie Świętym, słów pełnych pociechy, umocnienia, to jednak kontekst jest trudny, ponieważ. Bardzo mówiąc skrótowo, Jeremiasz jest prorokiem, któremu przypadło być świadkiem upadku Jerozolimy. To jest moment, kiedy państwo północne, pamiętamy, Izrael ze stolicą w Samarii, już nie istnieje, Ztarte z powierzchni ziemi i mapy przez Asyryjczyków jakieś 100 lat wcześniej. Teraz juda, państwo południowe ze stolicą w Jerozolimie, gdzie, gdzie panuje wciąż dynastia. Króla Dawida, która ma doprowadzić do Mesjasza właśnie. Więc okazuje się, że Juda niczego się nie nauczyła przez cierpienie i tragiczną klęskę braci z północy. I przychodzi taki moment, kiedy no, wcześniej były jakieś tam pakty polityczne, jakieś zagrywki, jakieś tam działania dyplomatyczne z Asyrią, z Babilonią, która już Asyrię pokonuje, która jest mocarstwem. Największym w tym czasie na wschód od Izraela, więc wiadomo, że Babilończycy wyruszają, żeby zdobyć Judę, zdobyć Jerozolimę. No, jeszcze ich nie widać, jeszcze gdzieś tam są daleko, ale już przychodzą pierwsze wieści, że te wojska wyruszyły, że są ogromne. A zarówno asyryjczycy, jak i Babilończycy byli, byli znani ze swojego okrucieństwa, z tego, że no, mówiąc potocznie, nie brali jeńców. Oczywiście brali tych jeńców i przesiedlali ich, ale to jest takie powiedzenie wskazujące na szczególne okrucieństwo w walce. No więc przychodzi moment, kiedy oni rzeczywiście zbliżają się, kiedy już ich widać z murów miejskich Jerozolimy i jest to morze wojska, które się zbliża. Już wtedy wiadomo, że praktycznie jest niemożliwe, żeby się przed nimi obronić. I rzeczywiście przychodzi moment, przychodzi dzień, kiedy. Jerozolima zostaje zdobyta, kiedy wojska babilońskie przełamują opór obrońców murów, bram miejskich i wchodzą do środka. Dzieją się tam straszliwe rzeczy, więc miasto zostaje spalone, zostaje zniszczone, ale przede wszystkim zniszczona zostaje świątynia. I Jeremiasz musi być niejako tego świadkiem. Ale to jest tylko jedna część. Dlatego, że kiedy. Już wiadomo, że Babilonia jest realnym zagrożeniem. Jeremiasz głosi słowo, że trzeba się nawrócić. Co więcej, to słowo jest bardzo trudne, które otrzymuje od Pana Boga, bo mówi, że nie mamy walczyć z Babilonią, mamy się poddać. Ale jak poddać? No to co, żołnierze mają iść na kawę w tym czasie, otwierać mamy wrota i powiedzieć: tak, Babilończycy, Babilończycy kochani, przyjdźcie, wymordujcie nas, prosimy bardzo, zapraszamy. No więc. Jeremiasz jest w tragicznej sytuacji. Ma głosić słowo, z którym być może do końca sam się nie zgadza, w sensie nie, nie rozumie go. Głosi go ludziom, którzy tego słowa absolutnie nie przyjmują. Chcą, chcą wręcz zabić Jeremiasza, torturują go. On przez dłuższy czas jest w zamknięciu, w bardzo złych warunkach, w głodzie, chłodzie i smrodzie, czyli w brudzie. Potem upada Jerozolima, i potem, kiedy część ludzi zostaje to, Jeremiasz, pozostaje z nimi, pozostaje w Jerozolimie, i oni mówią, słuchaj, to co mamy robić? Co, gdzie mamy uciekać? Gdzie mamy żyć? Spytaj Pana, bo Ty jesteś prorokiem. Mówi, okej, okay, dobra, będę pytał. Więc, więc modli się, Pan mu daje słowo po, po dziesięciu dniach. I kiedy przychodzi do nich i mówi, no, pan powiedział to, zostańcie tutaj, nie, nie, nie odchodźcie nigdzie, ja tu będę wam błogosławił, oni to odrzucają, mówią, ty nie jesteś prorokiem pańskim, ty gadasz bzdury. Więc decydują się odejść do Egiptu, z którym wielokrotnie zawierali różne przymierza, co było zgubne dla nich, już pomijając fakt, że przecież z Egiptu właśnie wyszli jako. Jako wolni, wcześniej będąc tam niewolnikami, teraz sami tam wracają. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo głupi ruch, odrzucenie znowu słowa Bożego, co wskazuje nam na to, że ani przed klęską, zburzeniem Jerozolimy, ani po, lud się niczego nie nauczył. I znowu Jeremiasz musi być tego świadkiem i takim ludziom musi głosić słowo. Takim ludziom musi też przekazać to słowo pełne pokoju, pełne nadziei, obietnice Pana Boga. Więc dla mnie samego Jeremiasz jest. Człowiekiem Adwentu w tym sensie i tak rozumiem postawienie go przed naszymi oczami na początku tego, tego świętego czasu, w pierwszą niedzielę Adwentu, dlatego że jest przykładem kogoś, kto ma głęboką wiarę w moc słowa. On może się czasami nie zgadzać, może wewnętrznie walczyć, ale kiedy to słowo przychodzi, on mówi, że to jest jak ogień, ogień w sercu. Chciałem milczeć, nie, nie chciałem mówić nawet, ale nie mogłem. Muszę to słowo puścić dalej. Więc to jest cudowny przykład człowieka, który w tragicznych warunkach, naprawdę złych, gorszych niż, niż nasz o wiele, on, on trzyma się słowa, on głosi to słowo i wierzy, że to słowo jest prawdziwe. Więc to jest dla nas pewna zachęta, to może dodać nam zapału, żeby, żeby trzymać się słowa. I tym samym bo co to znaczy trzymać się Słowa? No, to znaczy pilnować, żeby to Słowo, które otrzymujemy, które Adwent nam przekazuje, czy Kościół w czasie Adwentu, żebyśmy tego Słowa nie zgubili, nie stracili. Jak możemy je zgubić? No, mówi Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj, że można doprowadzić serce do stanu, w którym jest ono ociężałe na tyle, że przestaje czekać, czuwać. Rozumiemy, że chodzi o to, że przestaje trzymać się Słowa, przestaje słuchać Słowa. Pan Jezus mówi o obżarstwie, o pijaństwie. No okej, okay, no to są dwie rzeczy, które, y, dwie czynności, powiedzmy, które rozumiemy, że są już nawet z punktu widzenia czysto ludzkiego po prostu niezdrowe. Jak ktoś jest młody, to tam się może obżerać i pić w ogóle bez konsekwencji. Natomiast już w pewnym wieku y, gdzieś tam się mówi, że u mężczyzny jest to mniej więcej koło pięćdziesiątki. No to już trzeba bardzo uważać. A w, myślę, że im dalej w las, im, im dalej będziemy. Szli w czasie, to ten wiek się będzie bardzo obniżał. Zresztą już się pewnie mocno obniżył. No, ale tu mówimy tylko o tej sferze czysto ludzkiej, fizycznej, czy może psychicznej w znaczeniu tego zdrowia psychicznego. Ale jest jeszcze sfera duchowa. I Pan Jezus mówi dalej, że serce może być ociężałe. Czyli niezdolne do czuwania, a w ten sposób może przegapić przyjście pana Jezusa, które spadnie jak potrzask, jak pułapka. Więc może to być na skutek pijaństwa, obżarstwa i trosk doczesnych. To już też rozważaliśmy, ale troski doczesne, mówiąc tutaj już króciutko, to jest słowo, które pojawia się wcześniej w ósmym rozdziale, kiedy mowa jest o, o siewcy. Pan Jezus wyjaśnia przypowieść o siewcy. Mówiąc, że ziarno, które pada między ciernie, to jest sytuacja, w której troski doczesne, którymi się bardzo zajmujemy, mogą zagłuszyć słowo, które otrzymaliśmy, słowo, które słyszeliśmy. Troski doczesne to jest dać się przestraszyć okolicznościom, sytuacjom, które są wokół nas. Oczywiście one są bardzo trudne, straszne, niepokojące. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby uznać, że to jest pryszcz, że nic tam się złego nie dzieje, bo dzieją się rzeczy złe, ale chodzi o to, żeby nie dać się powstrzymać, zniechęcić, żeby nie uznać, że już nie ma nikogo, kto panuje nad wszystkim, czyli Pan Bóg nie sprawuje już władzy. To może rzeczywiście obciążyć serce na tyle, że ono przestaje. Walczyć, więc może to w nas zagłuszyć słowo. Ale piękną rzeczą, którą między wierszami mówi nam Pan Jezus, jest to, że jeśli troski doczesne mogą zagłuszyć słowo, to także może być odwrotnie, że słowo ma moc zagłuszyć troski doczesne. Nie zmienić okoliczności, nie sprawić, że życie stanie się sielanką, ale sprawić, że serce będzie na tyle mocne, że nie da się przestraszyć, zniechęcić, odsunąć. Ale zakłada to coś ważnego. To, co mówi Jezus dalej: modlcie się w każdym czasie. Oczywiście nie oznacza to, że mamy siedzieć w kościele przez 12 godzin, albo, albo mieć złożone ręce, albo klęczeć, albo, albo odmawiać różaniec przez cały dzień. To tego się zrobić nie da fizycznie. Natomiast modlić się, jak sądzę, w tym kontekście modlić się cały czas, nieustannie, oznaczałoby raczej. Nieustannie trzymać się słowa i, i rozważać, to może takie jest zbyt górnolotne słowo, ale po prostu oglądać każde wydarzenie, każdą sytuację w świetle, tak jakby mieć lampę taką tutaj na czole, w świetle tego, co mówi Pan Bóg, w świetle choćby obietnicy z pierwszego czytania z Jeremiasza. Albo, albo psalmu, gdzie mowa jest o drodze kilka razy. Pamiętamy, że to słowo się tam powtarza. Więc jeśli jest droga, to znaczy, że idzie po niej Pan. Więc jeśli jest trudne doświadczenie, jakaś sytuacja, czy, czy cierpienie fizyczne, jakieś niedomagania w związku ze zdrowiem, czy sytuacja w Polsce, na granicy, tu czy tam, to wszystko oglądamy w świetle słowa, które daje Pan Bóg. I odkrywamy, aha, On już to mówił, On już zapowiadał, że będą znaki, będą trudne doświadczenia. Ale Wy podnieście głowy, tak jakby. Mówił, to, to, jest, to jest niesamowite, co, co mówi w Ewangelii, że kiedy przyjdą te sytuacje, wy podnieście głowy, i, i potem mówi, żebyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Nie, żebyście mogli stanąć wobec doświadczeń, wobec trudów. Przeczytajmy sobie to dokładnie, bo wydaje mi się to być ważne. Dzisiejszy fragment Ewangelii. Łukasz, gdzie to jest? O, mamy. To jest 21 rozdział. 27 werset. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. I czytamy dalej um, 36 werset. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Podnieście głowy, żebyście stanęli twarzą w twarz z Synem Człowieczym, bo to jest nasza. Perspektywa, coś, co nas uratuje. Nie mamy stanąć twarzą w twarz z problemami, nie mamy przyglądać im się w tym sensie, nie mamy skupiać na nich całej uwagi, bo to, jest, to są te troski doczesne. Tu nie chodzi koniecznie o jakiś materializm, że ktoś tam jest za forsą, goni czy coś. Nie, nie, no. To chodzi o, o zajmowanie się ważnymi, dobrymi rzeczami, odbanie o, o, o bliskich. O, o troskę, żeby nie zabrakło jedzenia, żeby to, zdrowie tamto. To jest wszystko ważne, ale jeśli to stanie na pierwszym miejscu, to bardzo łatwo będzie nas przestraszyć. Bo, bo, bo każda wtedy informacja będzie wzbudzała w nas panikę, jakaś taka niepokojąca, że tu znowu coś źle, tu coś tam znowu odkryto, jakieś problemy, tu coś. I natychmiast nic nie będzie w, w tych informacjach i w naszym doświadczeniu, co mogłoby umocnić naszą nadzieję, dać nam pokój. Dopiero. Staniecie wobec Syna Człowieczego. Nie, nie w momencie, kiedy on wróci, bo to już jest wtedy po grzybach, to jest już koniec świata, ale, ale dzisiaj yy, yy, nie dajcie się zniechęcić, przestraszyć i, i, i nie opuszczajcie głowy, w sensie patrząc tylko na Ziemię, właśnie w znaczeniu tych trosk doczesnych, ziemskich. Podnieście głowy tam, gdzie możecie wzrokiem szukać Syna Człowieczego. No nie bezpośrednio, żeby go tam zobaczyć oczami, ale, ale stanąć w jego obecności. Nawet jeśli on milczy. Jeśli, jeśli na dzisiaj na razie nie widać jakoś bezpośrednio jego działania. Więc y, myślę sobie, że y, to jest zaproszenie na pierwszą niedzielę Adwentu: żeby nauczyć się milczenia Pana Boga. Tego, że wydaje się być może, że go nie ma, ale to jest tylko pierwsze wrażenie. Nieprawdziwe. On jest, działa, ale często lubi milczeć, lubi posiedzieć z nami w milczeniu. Pamiętam, kiedyś miałem taki moment, kiedy, kiedy byłem na adoracji, mówię, Panie Jezu, bo to, tam, tamto, siamto, siamto i on, on był cicho. Ja mówię, no tak, ale wiesz, takie sprawy, problemy, słuchaj, jak to zrobić, ty mi powiedz i w ogóle. I znowu cisza. Ja mówię, no co to w ogóle jest za jakaś historia, że ja tutaj wołam, proszę tego, a on się nie odzywa. I wreszcie po jakimś czasie, kiedy troszkę się to wszystko u mnie uspokoiło, po czasie w znaczeniu w ciągu tej samej adoracji, to trochę czasu minęło, nagle przyszła taka myśl, która dała głęboki pokój. Przymknij się wreszcie. Znaczy, może nie tak to zabrzmiało dokładnie, ale, ale posłuchaj mojego milczenia, posłuchaj ciszy. Ja no ale to wielkie mi w ogóle halo, prawda? Słuchać ciszy. Ja potrzebuję rozwiązania, konkretnych odpowiedzi. Pani Jezus mówi, no ale właśnie mi też o to chodzi. Wyobraź sobie. I wtedy troszeczkę się nauczyłem, że cisza bardzo goi nasze rany, bardzo łagodzi to, co... Jest często jakąś emocją, hałasem, chaosem w sercu. Cisza jest cudownym balsamem. Oczywiście nie cisza, która dzwoni w uszach i czeka na. tylko czeka, żeby coś się zaczęło dziać, ale cisza, która staje się jakąś muzyką, jakimś szeptem, jakimś dotykiem wręcz. To takie jest jasne: poetyckie i tam romantyczne może się wydawać, ale wchodzenie w taką ciszę, która jest obecnością, niesamowicie umacnia. Po prostu bardzo zmienia spojrzenie. I wierzę głęboko, że cisza adwentu jest nam dana właśnie po to. Bo, bo boję się, że może być troszkę tak, jak my często w kościele, jako kapłani czy, tam, czy, czy wierni, mówimy: No bo ten świat już Mikołaje łażą, poradał od teraz, od początku adwentu, już kolędy grałem w sklepach i tak dalej, i pomstujemy, że, że źle wykorzystują ci ludzie piękne elementy, ale my sami też często to robimy, już pomijając to, że też jesteśmy zabiegani i tak dalej, tak dalej, nie mamy czasu naprawdę na modlitwę, ale nawet to, że gdzieś tam pięknie robimy wieńce adwentowe, świece, to, tamto i mówimy, no to jesteśmy przygotowani, już pięknie świętujemy. No nie, to są tylko znaki zewnętrzne, które są potrzebne, ale tylko jako przypomnienie, co my mamy świętować, a nie jako już wypełnienie wszystkiego, prawda? Zrobiłem sobie wieniec, puszczam sobie pieśni adwentowe w chacie, palę sobie świecę, kadzidło, mam tu piękną figurę Matki Bożej, i już mam adwent. No nie, to są tylko jakieś sygnały, coś co mi pomaga skupić się na adwencie, ale to za mnie nie będzie świętował Wieniec Adwentowy, ani figurka Matki Bożej, nawet najpiękniejsza. Świętował w sensie, nie będzie przeżywać tego za mnie, nie będzie wchodzić w tę obecność Pana Boga, czy w jego nieobecność, można powiedzieć tak w cudzysłowie, czyli w jego ciszę. Myślę, że to jest na ten czas ważne i to. To jest takie zaproszenie, które daje nam Pan Bóg: odwaga milczenia, Wchodzić, mieć odwagę wiary, wchodzić w milczenie Pana Boga, spotykać się z Nim w tym milczeniu w czasie Adwentu. I zadanie na pierwszą niedzielę Adwentu jest takie: jeśli ufasz Panu Bogu, no tak jak mówimy często, że ufamy, to pozwól Mu robić to, co On chce zrobić. Powiedz Mu: Panie Jezu, zrób, co chcesz w moim życiu teraz. Zabierz to, co się tobie nie podoba, zabierz to, co jest dla mnie nieodpowiednie. Uu, no, jakiś niepokój mam na plecach i ciareczki, prawda? A co, jeśli zabierze mi coś fajnego? No to ufasz mu, czy mu nie ufasz. Jeśli tak się pomodlisz, to w najbliższym tygodniu przyglądaj się uważnie swojemu życiu i zobaczysz fantastyczne rzeczy, które on robi. Być może trudne na pierwszy rzut oka, w pierwszym odruchu być może bolesne, ale to będzie cudowne uzdrawianie, układanie wszystkiego. Jeśli masz odwagę, to pomódl się taką modlitwą na tę pierwszą niedzielę adwentu. Bardzo serdecznie zapraszam Was na rekolekcje. No nas, no mnie też, a co? Na rekolekcje adwentowe, jedyny plan B, które rozpoczynają się już jutro w poniedziałek, 29 listopada i potrwają do końca adwentu. Rekolekcje, które doprowadzę ja w tym roku, akurat tak się złożyło. Odcinki można będzie oglądać w poniedziałki, środy i soboty adwentu. Mamy już zapowiedź, możecie ją sobie obejrzeć. To jest pierwsza informacja. Druga jest taka, że w tym tygodniu pojawi się, daje słowo, przygotowanie głoszone przez ojca Tomka Szymczaka, biblistę z Rzymu. Genialne, po prostu rewelacyjne. W przyszłości czeka nas także spotkanie z ojcem Piotrem Kurkiem, który też biblistą, który omawia kolejne niedziele w sposób równie fantastyczny, interesujący i fascynujący. No, cieszę się niezmiernie, że udało się tak naszą drużynę biblijną rozszerzyć, to jest, to jest kapitalna rzecz, no sam z tego korzystam ile wlezie, dziękuję więc moim braciom ojcu Michałowi Branowskiemu, Tomkowi Piotrowi za to, że to robią, za poświęcony czas, super sprawa i rekolekcje adwentowe o ikonie Narodzenia Pańskiego na Zoomie, zapraszam Was w którymś tam chyba drugim tygodniu drugi weekend grudnia, można się zapisać na stronie rekolekcjefranciszkańskie.pl będą się działy tam cudne rzeczy i to chyba tyle. Tak sobie myślę. Na razie pokój i dobra.